Cześć, chciałbym Wam pokazać, jak działają kody QR. Każda z moich książek zawiera ich od kilkunastu do kilkudziesięciu, a coś z niczego nawet ponad 100 kodów. Kiedy wybieramy sobie stronę z kodem QR, wystarczy na przykład w przypadku iPhone'a, że odpalimy po prostu aparat, najedziemy na kod QR i następnie kod QR otwiera nam się w YouTubie i możemy zobaczyć film, który został pod kodem QR ukryty. W tym przypadku jest to wywiad akurat z Kasią i Woltem. W przypadku iPhone'a wystarczy, że odpalimy po prostu aparat fotograficzny i zeskanujemy kod. W przypadku innych telefonów jest różnie, czasami potrzebujemy aplikacji, ale bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Dzięki kodom QR możecie zobaczyć więcej.